Jeśli nie subujesz, to zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. Odnośnie moich filmów, to nie przegapisz żadnego z mojego nowego materiału. Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam nas w kolejnym materiale. Luźno pogrywać i można by powiedzieć, że zrobimy sobie kilka quizów tutaj. Także jeszcze ten i ten. Znalazłem sobie linki generalnie będziecie mieli do wszystkich quizów, które ja tu robię, będziecie mieli w opisie. Także pierwszy to jest jak dobrze znasz czołgi z World of Tanks, z World of Tanks poziom średni. Jeszcze to jest Batchat 155-58, czyli jest to artyleria. I jest to... Gdzie to było? To. Crusader? O, się... Nie, to jest Valentine 2 chyba. Crusader jest tu. Nie? Nie jest Crusader? Gdzie jest Crusader? To jest Crusader. Pancer 2. Tu jest Pancer 2 i KV-65-2. No to powinienem rozpoznać, bo mam ten pojazd w garażu. I jest to ten pojazd. Valentine. To jest raczej Valentine 2, no ale nieważne. MXM449 Libertę. Covenanter. Luwe był gdzieś najżej. Tu jest Luwe. Kenny. To jest Kenny albo to jest Kenny. Nie, czyli to jest Kenny. STRVS1 i Kecho. Twój wynik 94%. Dowódca. Nadaje się na dowódcę. Dobra, nie będę się logował. Dobra, kolejnym quizem jest 11 pytań z serii Co wolisz? Co byś wolał? Wynaleźć lekarstwo na raka, czy wynaleźć lekarstwo na AIDS? Mam akurat kuzynę, który walczy o życie, także... Pozdrawiam, Adam. I tak wiem, że tego nie bierzesz, ale... 89%. Nie działam już scroll, znaczy scroll ten. Co byś wolał pocałować, ale meduzę czy kraba? No oczywiście, że kraba. Coś tu się zwiesiło. Nie chcę się pokazać odpowiedź. O, jest. 84%. Co byś wolał wiedzieć wszystko, czy mieć wszystko? Kurde, może być problematyczna odpowiedź na to pytanie, ale raczej wiedzieć wszystko. Jestem w mniejszości? W mniejszej połowie. Mimo, że nie ma czegoś takiego jak mniejsza połowa. Proste. Ja mam lęk wysokości, to... Znaczy tak mi się wydaje, że mam lęk wysokości, także to na ustanowę to ja się nie, raczej nie nadaje. A, w mniejszości jestem. Co byś wolał? Być popularnym, być najmądrzejszym. Wybierają ludzie popularność nad inteligencję. No kurde, ludzie. Co za? Możecie się pochwalić, jeżeli będziecie robić te testy, to możecie się, te quizy, możecie się pochwalić waszymi tymi wynikami. Coś mianowicie, czy... O Jezu. Jeżeli chodzi o to, to wolałbym zjeść mydło, niż wypić butelkę płynu do mycia naczyń. Chociaż, jak to kiedyś chodziłem na siłownię, to trener mi mówił, że o, Ludwika pijesz. Ludwik, czyli płyn do mycia naczyń. Bo miałem butelkę zieloną i przez to wyglądała, że jest zielona. Wolałbym dostać od kogoś zwrotu, a nie dawać komuś. Jak to sobie wyjście, kurde. 9% nadawać, że dawać komuś złe rady.
co byś wolał? Nigdy więcej nie odsłuchasz muzyki, nie oglądasz telewizji. I tak nie oglądam telewizora, także to... Nie mam telewizora, to nie mam co oglądać nawet. Także to odpada. Automatycznie. Co byś wolał? Kochać, ale nie być kochany, bo kochany, ale nigdy nie kochać. Co? Bo to już jest. To... Oczywiście żartuję. O. No to może być fajne. No dzień przed internetem to ja cały czas mam. Nawet rodzice się zaczynali irytować. Byś wolał zostać zaatakowany przez olbrzymiego węża, czy przez wściekłą piranię? Teoretycznie przez piranię. Ona jest mniejsza jednak. Dużo nic nie ma. Także idziemy do kolejnego quizu. Sposób na nudę. O, coś dla mnie. To jest kwestia gustu teraz. Dobra. Teraz znaczy, co tam popadnie. Znaczy, nie co dokładnie, no ale... Ten kurde, jako w sieci. Co, ten też jest fajny, no ale nieważne. Tak jak mówię, macie wszystkie linki w opisie do tych quizów, co robimy. Najprzyjemniej czas spędzony. A pływania nie ma? Nie ma pływania. Teoretycznie to jest na plaży, ale... To sobie wezmę. Skoro nie ma pływania, no to ja wolę sobie coś zjeść. Najmłodniejszą stylizację. A się nie jestem na modzie, kurde. Zaznaczam cokolwiek. Możecie mi wejść na słowo, tak mam zamknięte oczy. No. Nie powiedziałbym, żeby to było najmądrzejsze, no ale... Wybierz najbardziej wrażliwą postać. Nie wiem, nie widzę tu żadnej wrażliwej. By ci widać nieszczerą, tylko udawaną fałszywą przyjaźń. Chyba tu. Musiałem się przybliżyć do ekranu, z tego wszystkiego. Wybierz najbardziej kreatywną postać. I no tu. Bo to trzeba zapadać ten sobie coś tam wymyśleć, pozy jakieś i tak dalej, i tak dalej. Ups. A teraz wylosuj ostateczny wynik poprzez wybór koloru. Różowego nie lubię, czerwony. Aha. Ja sobie tego linka później zobaczę. Dobra. Znaczy nadaje się na kasjera, bo kiedyś pracowałem w sklepie, przez 3 dni próbowałem robić i tak dalej. Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby zostać kasjerem? Co najmniej średnie. Podstawowe? Co jest najważniejsze w zawodzie kasjera? Wygląd, uczciwość. Uczciwość chyba. Ha, zgadłem. Czyli póki co jedno mam źle. Jakich zdjęć nie obejmuje zajęć nie obejmują szkolenia kasjerów? Podatek od potencji do budowy elektronicznej, sklepowa matematyka wyższa. To raczej nie obowiązuje. Zresztą zaznaczenie jest dobrze. Czyli póki co mam jedno źle. Jaka jest pełna... Co? Pełna nazwa zawodu kasjera. To jest sprzedawca. Co kasjer powinien robić na początku swojej zmiany? Umyć ręce, policzyć pieniądze, tylko się podprzątać sklep. Ups. Okej, dwa źle. Ja bym dał albo to, tak mówię, albo to, no bo to jest najbardziej logiczne, tak?
którym miejscu kasjerzy w marketach naklejają ceny produktów. W widocznym miejscu. Jak na dacie ważności? Nie wiem. Czyli się nie nadaje chyba na kasjera. Który sklep nie należy do polskiej sieci handlowej? Biedronka, Fresh Market czy Leviathan? To może być podchwytliwe, ale raczej to. Biedronka? Od kiedy Biedronka nie należy do polskiej sieci z tych sklepów? Czego nie należy robić, gdy klient w markecie uszkodzi towar na sali sprzedaży? Informować kierownika sprzątać po kliencie, wzbudzać w kliencie poczucie winy. No to na pewno nie. A kto normalny, kurde, by... nieważne. Nie chcę się tego tłumaczyć. Jak nazywa się jedna z metod układania asortymentu? Nie wiem, strzelam. FIFO. Co powinno się powiedzieć do klienta, który płaci kartą? Proszę PIN i zielony. Proszę podać swój numer. PIN i zielony. Ja też tak miałem wcześniej, że do mnie mówili, że proszę podać PIN i zielony. Jakim osobom można sprzedawać alkohol powyżej 18 roku życia? No fuck. Powyżej 18 roku życia z agresywnym pijanym. Można czy nie można? Można sprzedawać. To osobom powyżej 18 roku życia. No tak, agresywnym pijanym, no na pewno. Ile najwięcej kodów może przyjąć baza towarowa w kas systemowych? O kurde. 120? Jej, mogę sprzedawać. Możesz zostać kasjerem. Znasz się na miłej obsłudze klienta, działu kas i zachowaniu w sieciach sklepowych. Gratulacje. Jej! Czyli nadaje się na kasjera, mogę pracować w kasie. Znaczy na kasie. Jak się nazywa pierwszy... Jak dobrze znasz państwa? Polska. Jestem Polakiem i zobaczymy jak ja znam Polskę. Jak się nazywał pierwszy król Polski? Mieszko pierwszy, Chrobry, Łokietek czy drugi Lambor? Chrobry, bo Mieszko to był księciem. Z tego co pamiętam. Która z tych sławnych osób nie urodziła się w Polsce? O kurde. Chopin? Nie. Pierwszy słyszę o Eugeniuszu Bordo. Nie wiem, kto to jest nawet. Polska dzieli się na 17 województw. Oceń prawdziwość zdania. 17? Mniej niż 17? Już od roku ładny ożywek. W Polsce najpopularniejsze auta... Co? W Polsce by... W Polsce popularne były auta widoczne na poniższym zdjęciu. Jak są potocznie nazywane? Maluszki. Bryki Achillesa. Bumy szybko dajki. What the fuck, w ogóle te nazwy naprawdę... są naprawdę komiczne niektóre. Gabriel Narutowicz był. O kurde. Pierwsze albo trzecie, czyli albo to. To lub to, tylko teraz nie jestem pewien, które. To? A, Gabriel. Polska ma bardzo burzliwą historię. Jedną z tragedii Polska przeżywała podczas rozbiorów. Jak wiadomo, oficjalnie były trzy kraje, które dokonały... Oficjalnie były trzy. Jakie kraje dokonały nazwanego potocznie czwartego rozbioru Polski? Oficjalnie były trzy rozbiory, ale które nazwy były cztery? Kurde, wujek nie zabije. Mój wujek się zmienia w historii. O kurde.
Słuchajcie, że nie, że to jest serer. To raczej odpada. To też odpada raczej. Niemcy i Rosja. No tak, no to to było, no to dobrze pamiętam. Wojek, możesz być do mnie, ze mnie dumny. Która z tych partii nigdy nie istniała? Życie Wielkiej Rzeczypospolitej, Twój Ruch, Obrona Narodu Polskiego, czy Unia Polityki Realnej? No to chyba nie istniało. Nie, no te dwa były takie dość dziwne. Już nie wiedziałem, które, te, które mogę wybrać. Jak się nazywa tradycyjna... Co? Jak się nazywa ta tradycyjna potrawa? I leczo, bo czy kto powstał? Bigos. Leczo jest w ogóle polskim daniem? Kurwa, bigos. I mój dziadek robi dobry bigos. Które miejsce w Europie zajmuje Polska pod względem liczby ludności? O! Siódmy? Nie, ósmy. Blisko by. Polska znajduje się w Europie Wschodniej, Europie Zachodniej, Europie Środkowej. O kurde. Może z Gagle miałem dobre oceny, ale... Bez przesady, nie żeby aż tak. Europa Wschodnia? Środkowa, dobrze powiedziałem. Znaczy powiedziałem wschodnia, a zazwyczaj środkowa, no kurde. Polska jest w NATO od 1999 roku. Co nim jednak tam wstąpiła, należało do organizacji wrogiej. Wobec jakiego sojuszu? Wobec tego sojuszu. Jakiej? To? Nie, Układu Warszawskiego. Kurde. Ja się wciągnąłem w te kłodzie, kurde. Stanisław Wyspiański, wybitny pisarz, malarz, napisał. O kurde. Nie czytałem lektur i to teraz wyjdzie. A, nie jest źle, 6 na 12. Połowę. Dobra, kolejnym quizem już jest 17,5 minuty. Ponad. Czy żyjesz w związku na odległość? Nie. W ogóle jaki to jest ten? Czy byłbyś w stanie żyć bez telefonu? A ciekawe. Masz przyjaciół, którzy mieszkają z dala od ciebie? Tak. Pozdrawiam Kuba i Dominik. Czy stale utrzymujesz kontakt ze swoim partnerem, nawet gdy nie jesteście w pracy w szkole? Nie mam partnera. Tak, jestem single. Czy umiesz na pamięć przynajmniej 3 numery telefonu? No tak. Akurat równo 3 umiem. No, mamy do taty i do siebie. Chociaż trochę byłoby dziwne dzwonienie samemu do siebie, no ale kiedyś mi się zdarzyło. Jak byłem młodszy, to chciałem sprawdzić, czy da się samemu do siebie zasunąć. Czy używasz takich aplikacji jak Facebook, Instagram i Snapchat? Tak, ale tylko jednej. Używam Facebooka na telefonie. Co? Był Instagram? Tak, był Instagram, no to ja Instagrama też używam. Rzadko, ale używam. Gdzie najczęściej trzymasz telefon? No w kieszeni. To czego się nie powinno robić. Także wiem, mylę się. Czy często używasz nawigacji w telefonie? Nigdy. Ale jest rzadko. Nie ma nigdy. Także muszę zaznaczyć rzadko. Masz normalny budzik, czy używasz... Zasadniczo mam i to, ale używam z tego. Bo tamten drugi gdzieś posiadłem. Jak, czy często... Kurde, ile tych pytań jeszcze zostało, no?
Czy często używasz telefonu w pracy w szkole dla rozrywki? Tak, oglądam albo filmy, albo muzyki słucham, ale częściej muzyki słucham. Czy wytrzymałbyś 24 godziny bez dotykania telefonu? Byłoby ciężko, ale dałbym radę. Taką mam nadzieję. Kiedy ostatni raz przeczytałeś papierową książkę? O kurde. Nie pamiętam. Znaczy nie, no to było rok temu chyba czytałem. Czy dwa lata temu. Teraz mam Czarną Kawalerię. Książkę Kacpra... coś tam. Nie pamiętam dokładnie autora, ale mój imiennik w każdym razie. Czekasz po czekalni. Co wybierzesz, żeby czas lepiej szybciej? Telefon, magazyn. Chyba, że będzie magazyn jakiś interesujący. I zależy w jakiej poczekalni. W zasadzie mogę sobie przyzwonić. Nieważne. Czy słuchasz muzyki ze swojego telefonu? Tak. Beznadziejny przypadek. Uej. Nie potrafisz dostać się do punktu A do punktu B bez nie używając telefonu. Dobra, ostatni quiz, bo już jest 21 minut ponad. 10 pytań, które odpowiedział tylko. Na które odpowiedzi znają tylko Polacy. Co to jest żubrówka? Wódkę. Co należy robić w niedzielę? Jeśli tylko trzeba pracować i sprzątać. Osoby wierzące chodzą do kościoła, a osoby niewierzące no to różnie. Bynajmniej ja chodzę do kościoła. Czasami. Ja chyba, że zapomnę. Z czego robi się bigos? Z ziemniaków? Tak, z buraków, kurde. Z ziemniaków bigos. Kim był Karol Wojtyła? Piłkarzem. Jakie święto obchodzimy 3 maja? Konstytucji 3 maja. Co to są mordoklejki? Krówki! Lubię te tak zwane, te mordoklejki, które są na zdjęciu, są bardzo dobre, moim zdaniem. I teraz jest słabe. Pięta Achillesa, kiedy obchodzimy Dzień Matki? Kurde, nie pamiętam. Września? Kurwa, maja. Dobrze wiedzieć. Jaki jest polski sport narodowy? Powinno coś się tylko piłka nożna. A tu akurat strzelałem, bo nie wiem. Które miasto jest stolicą Polski? Kraków... było stolicą Polski. I nie jest, no. Trochę historii też się wzięło. Ile potraw... powinno być na stole wigilijnym? 20. Prawdziwy Polak, 9 na 10. Gratulacje, udowodniłeś, że jesteś prawdziwy Polakiem. Wiesz wszystko o Polsce. Zapraszam was jeszcze tutaj. Ogólnie rzecz ujmując, tak na końcówce. Także zapraszam was też do zasubskrybowania kanału. Macie przycisk. Także 24 minuty filmu, znaczy 24 minuty quizów. Także, jeżeli wam się materiał spodobał, to zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, jeżeli nie subujecie kanału, to możecie, zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, na razie, no i cześć. Like some boon cake.